że przyszliśmy tutaj po jakiegoś starego człowieka. O? Ty coś może o tym wiesz? Nie, nigdy mnie nie znajdziesz. Nie, nie widziałem. Tak. Książka? Tak. Wiadro? Titan? Tak. Kałamarz? Nie. No, i tutaj jest jakaś kolesiowa, która cały czas coś gada. Nie tyka jej? No to ja domyślam się, że świruska, ale to... Głosy słyszysz? No, tu ten... Lidia szepta. Idź sobie! O, to ten Esbern właśnie. Czekaj, kurde. Nie wiem, czy... Nie uderzę się w coś. Zerknę. Siema, Esbern! Co? Nie, to nie ja. Nie nazywam się Esbern. Nie wiem, o czym mówisz. Delfin? Jakim cudem udało ci się ją znaleźć? A ona skierowała cię tutaj. I oto jestem złapany w pułapkę, niczym szczur. No to ten, otwieraj no! A, rzeczywiście. Pamiętam. Przysługa jaka, nie? Delfin naprawdę żyje? Lepiej wejdź do środka i powiedz mi, jak udało ci się mnie znaleźć. I czego chcesz? A Lidia jest już nastawiona na ten, na bicie się ze Zbernem. Tak lepiej. Teraz możemy porozmawiać. Ty twoich książek i twojego... Walczy. Po tych wszystkich motyl. Latach... Myślałem, że do tej pory zdążyła zrozumieć, że nie ma nadziei. Lata temu próbowałem ją przekonać. Co to jest motor? A, motor! Ale ja jestem niekumaty. Jak ja to przeczytałem, myślę, co? Motor? Motor? Chciałem, że to jest jakiś ten, jakaś starożytna płachta. Mi się z tyłu jakaś taka peleryna. Jeszcze do tego nie doszliście? Co jeszcze musi się stać, byście się obudzili i zobaczyli, co się dzieje? Alduin powrócił, jak przepowiedziano. No tak, no ale ja jestem smoczym dziecięciem, no. Który pożera duszę zmarłych. No. Nikt nie ucieknie przed jego głodem. Ani jak tu, nie? Ani w zaświatach. Alduin, a ja? Alduin pożre wszystko, a ten świat się skończy. Nic go nie powstrzyma. Nie na mojej próbowałem warcie. Próbowałem im powiedzieć. Nie chcieli słuchać. Durnie. Wszystko się spełnia. Mogłem jedynie obserwować nadejście naszej zguby. Tak. O. Tak. Widzisz? Wiesz, ale nie chcesz zrozumieć. Mówisz. O tak. Wszystko zostało przepowiedziane. To początek końca. Alduin powrócił. Tylko smocze dziecię może go powstrzymać. Ale o żadnym smoczym dziecięciu nie słyszano od stuleci. Wygląda na to, że bogowie mają nas już dość. O, jaki jestem, zostawili kurde, nas samym sobie upancerzony. Jako zabawki w rękach Alduina, pożeracza światów. Co? Ty? Czy to może być prawda? No a jak? Smocze dziecię? Czyli on mi nie wierzy. Jest nadzieja. Bogowie nas nie opuścili. Musimy, no też proste, że tak. Taka fuzja najlepsza. Iść. Szybko. Żeby nikt się nie obraził, zabierz to wszystko po trochu. Mamy wiele do omówienia. A no to ten on ćpa, no to ja... Ale daj mi jeszcze chwilkę. Muszę zebrać kilka rzeczy. To on sra? Gdzie ja położyłem swój opatrzony przypisami Anuad? Ja poszukam. Ale ty poszukaj czego innego. Wiem, goni nas czas, ale nie wolno nam zdradzać sekretów Talmorowi. Muszę przynieść jeszcze coś. Cóż, to chyba wystarczy. Chodźmy. O! Dostał z piórka i mu tam HP zeszło, ty. Co my tutaj mamy? Troszeczkę.
Edry i Dedry. Jaka tam książka, kurde. Szuka paszportu Polsatu. A tu już kończysz Skyrima? A nie. Znaczy, ja nie wiem, ja to na pewno nie jestem ani w połowie, ani w środku. Podejrzewam, że to tak pseudo 1/4, co nie jest, Bern? Tata? Esber, nie miałeś się do czegoś przygotować? Dziomek. Bo ja cię zdążę okraść, a ty jeszcze nie gotowy. A co w garnku? Puchy! Co ty, Esber, jesz na co dzień? Nie, nie możesz tu być! Czekaj. Zabiłem cię przecież! Dobrze. Ale patrzę, doskonale sobie radzą. A Esbern to w szczególności. Spadaj stąd! Dobra, chyba nie żyje. Ku chwale swojego Tana, Lidio, rozkazuje tobie polać ich krew. No, polała się krew, nawet aż za dużo, tak naprawdę. A Esbern to taki rezacz, taki morderca, że aż strach z nim wychodzić na dzielnie. Esbern, ty mi się... Kurde, ty mi grozisz. Ja mam z Esbernem wyjść sobie tak na spokojnie. On już jest gotowy do walki, bo to jest czarownik, ale w zasadzie co my tam z tym Esbernem mamy zrobić? A ktoś w ogóle kojarzy, na jakim to etapie jest, skoro ten już mi... Oj, przepraszam. Przepraszam, Esbern. Niechcący, wiesz? Ziomek. Nie chciałem cię uderzyć. Tak, po prostu odwróciłem się. Myślałem, że nikt nie stoi. Esbern już mi powiedział, że Alduin to jest tego... Wsysacz dusz i w ogóle przypał mamy. To co? To teraz na Alduina, tak? Jak nie mam. Aj, kurde, jesteśmy sami na polu bitwy. Co żeś zrobił? Kurde, zaciąłem się w stole! Ha! No i co teraz? O, dobra. Musisz mówić głośniej. Nie, ja nie do ciebie. On ci powie, gdzie szukać rozwiązania, jak go pokonać, a? No tak w sumie, bo ja nic nie wiem na ten temat, ale bym poszedł po prostu z nim, zaczął się bić. I wczytywałbym, dopóki bym by nie zginął. A Esbern pewnie mi podpowie jakąś prostszą metodę. A, właśnie. Nie wiem, czy już pewnie widzieliście. Fajnie. Zawsze takie... Ło! Iskry lecą? Test sprawności przeprowadzony pomyślnie. O. Siema. Jestem wyprowadzamy Esberna. Nie masz przypadkiem czegoś do zrobienia? Tak, wyprowadzamy Esberna. O kurde. Co się dzieje z VR-em? Bania to kiepskie miejsce na... Chodź, Esbern. Nie musisz wyjmować guzika swojego Chrisa. Ten, kto grał w Diablo, ten pewnie wie, że Chris to kozik. Taki mały mieczyk. Ta babka pozwoli tobie... A, to ja wiem, no. Ale patrz, że ona tego. Ja wiem, no to... Tylko, że ona tego, na drogę jest. Ja ją sprawdzałem. Zresztą
Ja lubię być tego. Tym, kim jestem. Kurde, co takie plagi są dzisiaj? O, fajnie. Kto to? A teraz co ty jesteś? Wtrącanie się w sprawy Talmorczyków. Tak to jest, jak się jest. No, ja jestem high ground teraz. Zły kotek, no. Lubię być kotem, no. Kocurem takim. W sensie ja to jestem chyba babką kocurową. W sensie kocicą. Chyba. Czy nigdy siebie nie widziałem w lustrze? To nie wiem. Czy w ogóle są lustra? Zwierciadła? Może w... Może by chociaż w wodzie, żeby moje refleksy się odbijały, to bym może wiedział. Sobie coś tam ustawiałem, ale kto by tam pamiętał pierwszy stream? Jak wtedy to na pierwszym streamie to nic nie działało. Wychodź, kurde, Esber, no. Idź, no. Idź, stary dziadzie jeden, ty. O kurde. Idź! Ha. Idziesz ty czy nie? Zejdź chociaż. Idź sobie. No idź sobie, Esber, no. Weź się przesuń, no. Idź, kurde. Ty, a ja mam Esberna gdzie zanieść? Do rzecznej puszczy? No a jak ten, a jak wypadnie gdzieś z klifu, to co wtedy? To już wtedy nie ma szans na przejście głównej fabuły? To już jest koniec? Już nigdy więcej nie będzie można... się nie dowiesz o Alduinie, to co się wtedy dzieje? Nie mogą umrzeć? Aha... Jestem zmuszony prosić cię o zaprzestanie. Te wrzaski denerwują ludzi. Aha. Ty pa, jeszcze jaki koń oburzony, ty. Wiesz, co ty mi tutaj krzyczysz, jak sobie żre trawę? Dobrze. Uspokój się. Cieszę się, że to sobie wyjaśniłeś. Dobrze. Ze względu na konia się uspokoję. Jak to? O. Ej, ktoś mnie bije? Co tu się dzieje tu? Co to jest? Czemu oni się biją wzajemnie? Oni konkurują? Jak? Już to strażnik i to strażnik. Czemu oni się klepią? Co jest ty? To tak powinno być? Cesarski żołnierz. Czemu oni się biją wzajemnie? Może zdrowia, szczęścia i jeszcze raz zdrowia. Natychmiast muszę porozmawiać z Delfin. Nie ma czasu do stracenia. Iż nawet koń o tym wie. Ja też o tym wiem. Spokojnie, ja tu tego, ja to... Zaraz cię zaprowadzę do Delfini. Tak jak chcesz. Chyba, to nie tu. To następna. O. Jak on pogada z Delfin, to ja muszę później... porozmawiać z Delfin. Nie ma czasu do stracenia. Tak. Właśnie, właśnie tutaj prowadzę cię do niej. Delfin. Ja... Dobrze cię widzieć. Minęło mnóstwo czasu. Też się cieszę, że cię widzę, Esbernie. Minęło tyle czasu, stary przyjacielu. Tyle czasu. Tyle czasu, że cóż, wtedy też byłeś stary. Udało ci się tu dotrzeć. I to nawet w jednym kawałku. Dobrze. Chodź, wiem, gdzie możemy porozmawiać. Orgnar, stań na chwilę za ladą, dobrze? Tak, jasne. Tędy. Ona mówiła, że się za bardzo nie rzuca w oczy ze względu na to, że tam no jest zwykłą jakąś tam kolesiową, co stoi za ladą, ale ona cały czas paraduje w zbroi. No to co ja mam? Co to ma znaczyć? Idź, Esbern.
No idź, no. No dobrze. Zakładam, że wiesz o... O tak, smocze dziecię. W rzeczy samej. Proszę. Oczywiście to wszystko zmienia. Even in the Nie ma czasu do stracenia. Musimy odnaleźć. Pozwól, że ci pokażę. Wiem, że gdzieś to miałem. Iwan Komarenko. Esbern, co? Daj mi jedną chwilę. A, jest. Ona chodź. Tak się oburzyła na to, widzisz? Znaleźć. Tutaj. Niebiańska przystań wzniesiona wokół jednego z głównych obozowisk wojskowych akawirczyków na pograniczu. Annals? Podczas podboju Skyrim. A, Annals of the Dragon Guard? Jaki zboczeniec. To tutaj zbudowano ścianę Alduina, by w jednym miejscu pokazał ją książkę. Całą wiedzę o smokach. Zabezpieczenie przed zapomnieniem, jakie niosą ze sobą wieki. A? Żadnemu z was? Zapomnijmy o tym. Czym jest ściana Alduina i co ma wspólnego z powstrzymaniem smoków? Na ścianie Alduina starożytne ostrza zapisywały wszystko na temat Alduina i jego powrotu. Po części to historia, a po części przepowiednia. To on tutaj napisał. Wiedza o jej lokalizacji zaginęła na przestrzeni wieków, ale mnie udało się ją odnaleźć. Po prostu. Super, Esbern. Bym ci dał kciuka w górę, ale nie wiem jak to zrobić. Archiwa ostrzy skrywały tak wiele tajemnic. Mnie udało się ocalić jedynie kilka skrawków. Uważasz więc, że ściana Alduina powie nam, jak go pokonać? Cóż, tak. Prawdopodobnie. Nie możemy mieć pewności. O. No to tak mało obrazków jest takich, które sugerują o czymś zbereźnym.